Współcześnie jesteśmy świadkiem wydarzeń, które z pewnością można określić mianem rewolucji, chociaż ma ona zupełnie inny charakter, ale również wiele podobieństw z przytaczanymi przykładami. Rewolucyjne zmiany gospodarcze, kreujące nowy obraz naszej cywilizacji, dzieją się w tle. Są nawet trudne do zauważenia w tłumie informacji i wydarzeń, natłoku codziennych obowiązków, intensywnej pracy zawodowej pochłaniającej każdą chwilę tak, że nie mamy już czasu wolnego na refleksję. Za naszego życia i na naszych oczach minęła era komputera jako podstawowego inicjatora innowacji. Siłą napędową ery informacji jest obecnie sieć. To właśnie internet stanowi techniczną bazę dla struktury organizacyjnej epoki informacji. Manuel Cassels, wybitny badacz społeczeństwa sieciowego, wykładający na Uniwersytecie Berkeley, stwierdza, że internet stanowi tkankę naszego życia. Gdyby technologię przetwarzania informacji uznać za dzisiejszy odpowiednik tego, czym elektryczność była w erze przemysłowej, to internet, z uwagi na jego zdolność do przekazywania siły informacji na wszystkie sfery ludzkiej działalności, można by porównać do sieci energetycznej, jak i silnika elektrycznego. Technologia informacyjna jest wszechobecna i poprzez jej wykorzystanie w sieci ma wpływ na wzrost efektywności we wszystkich obszarach gospodarki, od projektowania poprzez produkcję, marketing, aż po rachunkowość. O tym wszyscy siedzący na tej sali mogą przekonać się z własnej praktyki i życia osobistego. Internet zmienia świat całkowicie. Tradycyjne firmy i modele biznesowe odchodzą w zapomnienie. Formuła Steve'a Jobsa, założyciela wspólnie z Polakiem z pochodzenia Woźniakiem, brzmiała: zmieniaj się albo zgiń. I ma znaczenie. Nie oznacza to wcale, że przyszłość należy wyłącznie do firm internetowych. Skądże? A może wręcz przeciwnie. Transformacja gospodarki dokonująca się na naszych oczach pokazuje, że nowa gospodarka daje szansę tradycyjnie małym i nowym przedsiębiorstwom, by dokonać przewrotu rynkowego, co do tej pory było prawie niemożliwe. Co szczególne godne uwagi, rozwój technologii informacyjnych i upowszechnienie sieci zbliża współczesną gospodarkę do idealnego modelu rynku i wolnej konkurencji, o której uczono nas w szkole, przynajmniej tych, którzy studiowali ekonomię, ale nawet tych kiedyś, którzy studiowali inne nauki, bo ekonomia była na pierwszym roku obowiązkowa. Model idealnej gospodarki rynkowej Adama Smitha jest charakteryzowany przez pełny dostęp do informacji, wielu kupujących i sprzedających, koszty transakcji równe zero i brak barier wejścia dla producentów. Wpływ sieci na warunki konkurencji jest nie do przecenienia. Po pierwsze, sieć redukuje czas i przestrzeń. Po drugie, sieć umożliwia całkowitą przezroczystość, zapewniając dostępność do stosownej informacji dla wszystkich graczy po koszcie równym zeru. Głupi, lojalny i pokorny klient, pracownik i obywatel to już przeszłość. Przewaga konkurencyjna i władza opierająca się na przewadze informacyjnej także należą do przeszłości. Sieć doskonali rynki. Kiedyś na lokalnym bazarze cała informacja znajdowała się w zasięgu ręki. Można było go obejść i porównać towary i ceny. Później stało się inaczej, wszystko się zmieniło. Wyszliśmy z wioski i przejrzystość znikła. Dziś wracamy na bazar, do wioski globalnej. Obecna rewolucja, podobnie jak inne znane nam przykłady, ma swoje nagłe zwroty, spektakularne wzloty i upadki. Ma pozytywnych i negatywnych bohaterów. Przed niespełna 10 laty urokowi perspektywy przełomowej rewolucyjnej zmiany paradygmatu funkcjonowania gospodarki uległo wtedy wielu znanych menedżerów. Za 5 lat wszystkie przedsiębiorstwa będą internetowymi firmami, albo nie będzie ich wcale, twierdził Andy Grove, twórca i prezes Intela. Jack Welch, znany, wielki, chciałoby się powiedzieć, menedżer tradycyjnej korporacji General Electric, opóźnił nawet swoje odejście na emeryturę, chcąc nadzorować realizację projektu przestawienia działalności GE na tory internetu. W raporcie rocznym GE z roku 2000 można przeczytać, że internet i e-commerce zmieni DNA General Electric na zawsze, przekształcając każdą cząsteczkę przedsiębiorstwa. Założyciel Amazon.com, Jeff Bezos, był przekonany, że internet jest jednym wielkim huraganem. Jedyną stałą rzeczą w tej branży są klienci. Michael Dell,
Założyciel i prezes Dell Computers wyraził opinię, że internet jest jednym z najważniejszych katalizatorów zmieniających oblicze biznesu XX wieku. Postępując zgodnie z własnymi przekonaniami, wybrał internet jako jedyny kanał dystrybucji i komunikacji z klientami. Miarą jego sukcesu jest fakt, że w ciągu niespełna 10 lat firma Dell stała się największym dostawcą komputerów osobistych na świecie. Po okresie bezprecedensowego wzrostu przyszło otrzeźwienie. Bessa porównywalna z trzęsieniem ziemi o sile 7,5 stopnia w skali Richtera przetoczyła się przez rynki kapitałowe Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej i Azji w 2000 roku. W samych Stanach Zjednoczonych 1 bilion dolarów wyparował z kieszeni inwestorów. Indeks Nasdaq spadł z poziomu 5000 punktów w marcu 2000 roku do poziomu niespełna 1000 w rok później. Protagoniści tradycyjnej gospodarki zatriumfowali. W istocie koniec był dopiero początkiem. Niektórzy wykazali zimną krew i mówili jak Tom Peters, że zachowujemy się jakby klęska pierwszych firm internetowych oznaczała koniec ery nowej gospodarki, ale tak naprawdę unosimy się na szczycie fali najdalej idącej zmiany ekonomicznej od 300 lat. W 2004 roku piastująca wówczas stanowisko prezesa Hewlett-Packard, Carly Fiorina, myśląc o przyszłości powiedziała: ostatnie 25 lat rozwoju technologicznego było dopiero przygrywką. Najważniejsze zacznie się dopiero teraz. Przed nami wydarzenia stanowiące początek nowej epoki, w której technologia przekształci dosłownie każdy aspekt gospodarki, życia społeczeństw i jednostek. Siłą motoryczną tej zmiany jest niewątpliwie postęp technologii w dziedzinie sprzętu komputerowego, oprogramowania i telekomunikacji, odbywający się z rosnącym przyspieszeniem, ale największe znaczenie ma rozwój sieci.